przypominam, 100 metrów stylem zmiennym, trenujące dziewczęta, bo te, które już nie trenują, ale nie miały do czynienia z sportem pływackim, w związku z tym mają opanowane wszystkie cztery style pływackie na tyle, żeby oczywiście się używają nas dzisiaj zaprezentować. Oprócz Dominiki Kosiarski, która reprezentuje gimnazjum powiatowe, wszystkie dziewczęta uczą się w szkole gimnazjum nr 1. Jak widzimy, na prowadzeniu Sara Jakubić z Patrycją Kości, za nim Kinga Zdziobło, Karolina Kornik, a widzimy, że już to się pojawia, Dominika Kosiarska. I mamy ostatni metry. Sara Jakubik, Patrycja Kości. Sara ma dobre prawo, ale wiemy, że Patrycja jest kontuzjowana. Nie odpuściła prawdopodobnie ten start, czy lekko kontuzjowana. Sara Jakubik. Poniżej minuty 20. Dobry wynik. Dziewczętom dziękujemy. Minuta 16:25. Szykują się chłopcy trenujący, a my mamy już oficjalne wyniki szkół podstawowych. Prosimy trenera i przedstawicieli, trenera opiekuna i przedstawicieli co najmniej 3-4 osoby ze szkoły w celu dokonania dekoracji.